muszę wam powiedzieć, że jest taki moment w roku, kiedy wydaję hajs jak jebany bogacz. I chyba wszyscy mamy ten czas i to jest czas przed świętami Bożego Narodzenia, pewnie się ze mną zgodzicie, że nagle jesteśmy kurwa bogaczami i ten hajs idzie po prostu tonami. Zdecydowanie więcej niż zarabiamy. Ja muszę wam powiedzieć, że to jest tak, ja mam męża, rodziców, 3 braci, 3 bratowe, 9 bratanków i bratanic, rodzice męża, siostra męża, mąż siostry męża, mąż męża z mężem, węża, wąża, węża, jeszcze ich 2 dzieci oraz 2 chrześniaków, kurwa, z Działdowa. To jest co najmniej 35 osób najbliższych, którym muszę, kurwa, kupić prezenty. To jest średnio 3,5 tysiąca złotych, kurwa, w grudniu idzie na prezent. To jest o 3 tysiące złotych za dużo, umówmy się, nie? To jest 3,5 tysiąca złotych, to jest, kurwa, Volvo z 96 roku, kanciak, kurwa. Przebiegiem 630 tysięcy i kurwa opłaconym ocena 2 miesiące, nie? Naprawdę, uwierz mi. A tu chuj, nie ma auta, jest kurwa tona skarpet, jeszcze nie takie kurwa kupuje i są niezadowoleni, nie? I ta jeszcze gratyfikację kurwa zdobywa święty Mikołaj, który kurwa nie istnieje. Nie jest tak, że mi dzieci podziękują, dzięki ciociu. Nie, kurwa jakiś cep kurwa w brodzie, którego kurwa nie ma. Rozumiecie to? Ja wydaję hajs, zbieram przez 11 miesięcy i wszystko zbiera stary dziad, który... To jest wkurwiające, nie? Ja żałuję, że ja przyznałam się starym, że nie wierzę w świętego Mikołaja, kurwa. Naprawdę. Mogłam to ciągnąć do... Na przykład mam kumpelę, która się wycwaniła i do 20 roku życia ściemniała starym, że ona dalej wierzy w świętego Mikołaja, nie? I nie musiała, kurwa, kupować prezentów do 20 roku życia. Naprawdę, Monia, słuchajcie, jechała grubo. Rysowała, kurwa, normalnie laurki. I na początku jej starzy mieli takie, o, to jest słodkie, kiedy jest słodkie. Monia jest po prostu infantylna, nie? Ona po prostu później dojrzewa, nie? Ale kurwa, kiedy w wieku 17 lat Monika siedziała już swojemu szwagrowi na kolanach, który był przebrany za świętego Mikołaja i grała mu kurwa na flecie, lulajże Jezuniu, to już mieli ją trochę za opóźnioną, kurwa, nie? I ja miałam takie, Monia, ty jesteś pierdolnie, tam widobrać cicho morda wiolka. Jedziemy teraz do Gdańska Głównego na długą, wyślemy pocztówkę na chatę dla świętego Mikołaja od Moni, kurwa. I będzie to wszystko wiarygodne, nie? Potem jej matka Danka się pyta, czemu wysyłasz pocztówki do nas do domu? A, o, nie znam kodu pocztowego do Laponii, wiesz, mamo. Naprawdę szła już w tempo dzidę. Ja wiem, Monia, zamknął cię, kurwa, w zakładzie, nie? W pokoju bez klamek, to jest już popierdolone, nie? Ona zapisała się, słuchajcie, na lekcję gry na skrzypcach, kurwa, żeby być mega wiarygodna i napierdalała kolędy na skrzypcach. Ale słuchajcie, przegięła w pewnym momencie, naprawdę, bo był pierwszy rok studiów. Kumacie, kurwa, dorosła kobieta. Miała psychę, nie? Pierwszy rok studiów zerwała z chłopakiem po 2 latach, więc ja do niej przychodzę na chatę, robimy z jej mamą herbatkę, no i tam przejęte, mówię, Monia, jak tam się trzymasz? I Monia już popłynęła. Patrzy na swoją mamę i mówi, jest dobrze, jest wszystko dobrze, jakoś daje radę. Najważniejsze, że to wszystko widzi święty Mikołaj. Widzi, jak cierpię w tym roku i przyniesie mi więcej prezentów. Danka się na mnie patrzy, ja kurwa głowa w dół, nie? I wtedy jej matka się połapała, nie? Że ona już odpiszcza manianę, nie? I Danka zrobiła zajebisty manewr. Wtedy był zwrot akcji, kurwa, nie? Danka mówi na niej, tak, święty Mikołaj wszystko widzi. Widział też, jak wczoraj wróciłaś najebana do domu. I na pewno wyciągnie konsekwencje swojego zachowania. I słuchajcie, Danka, kurwa, naprawdę dała radę, bo 2 tygodnie później Monia wysyła mi MMS-a, dostała list. Danka wycięła z gazet literki, kurwa, jak po okup i napisała do niej list. Moniko, tu święty Mikołaj. Nie kończ swojej edukacji na licencjacie, zrób jeszcze magistra. Pozdrawiam, kurwa, nie?